Na dobre rusza kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi. Ciekawie będzie w Gliwicach, bo tam o fotel prezydencki powalczą m.in. obecny wiceprezydent Mariusz Śpiewok oraz radna Katarzyna Kuczyńska-Budka, prywatnie żona Borysa Budki, która dzisiaj oficjalnie ogłosiła swój start. Paweł Jędrusik. Katarzyna Kuczyńska-Budka prezentowała dziś kandydatów na radnych ramienia Koalicji Obywatelskiej. Zbliżające się wybory samorządowe porównała do tych parlamentarnych sprzed kilku miesięcy. Po 21 naszej radości nie było końca. Jak Europa długa i szeroka, wszędzie rozlegało się i była słyszana nasza radość. Odzyskaliśmy demokrację, odbiliśmy Polskę. 7 kwietnia tak właśnie odbetonujemy Gliwice. Dziś kandydatka na prezydenta Gliwic pokrótce przedstawiła swoje najważniejsze postulaty. Składa się na nie 5 punktów. Pierwsze mieszkalnictwo, po drugie dobra edukacja, ale też dbałość o te znakomite relacje, które mogą być z Politechniką Śląską. Po trzecie to zadbanie o przedsiębiorców, żeby nie byli oni solą w oku naszych jednostek, a stali się tym podmiotem, z którym wspólnie tworzymy nowe Gliwice. Po czwarte, o czym mówiliśmy i co jest dla nas niezwykle ważne, to by Gliwice były miastem, które jest przyjazne do życia. I po piąte, zadbanie o to, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z miasta. Rywalem Kuczyńskiej-Budki będzie m.in. obecny wiceprezydent Mariusz Śpiewok, który zyskał poparcie wieloletniego prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Mam konkretny program. To jest konkretna oferta dla miasta. To, że potrafię realizować program, który przedstawiamy Gliwiczanom, udowodniłem przez te 5 lat. Powstało naprawdę wiele inwestycji, bo to był mój zakres odpowiedzialności, które są z wizytówką miasta. Obecny wiceprezydent wymienia m.in. centrum przesiadkowe czy miejską obwodnicę.